Witam! Oto Hearthstone Heroes of Warcraft, gra, której jeszcze na moim kanale nie było. I od razu, zanim przejdę do właściwej części materiału, chciałbym powiedzieć, że jeśli ktoś z oglądających nie znał tej gry, bądź ją kojarzy, ale nigdy w niej nie próbował, a mój materiał zachęci cię do spróbowania w tę produkcję, to oczywiście w opisie będzie link do zarejestrowania się do tej gry, z czego obydwoje dostaniemy jakieś tam bonusy. No dobrze. Dzisiaj rozgramy pojedynek na arenie. No dobrze. Wykupujemy wstęp i zobaczymy, jakich bohaterów dostaniemy na start. Oczywiście ktoś, kto tą grę nie bardzo zna, to może na początku tego filmu mało rozdzieje, jednak wierzę, że wszystko w czasie stanie się jasne. Wybrałbym szamana. Ostatni dodatek dał mu kilka dobrych kart common, więc powinno to się skończyć nie tak źle dla nas. No dobrze, więc przechodzimy do składania talii. I grajmy. O kurczę. Jest paladyn. No, na arenie sieją trochę pogrom, więc na pewno będzie to statystycznie mniejszy pojedynek niż z jakimś innym bohaterem. Chociaż oczywiście mam nadzieję, że nie ma on jakichś bardzo dobrych kart. Nie wylosowała mi się do wybrania żadna karta epicka w tej rundzie na arenie, ani oczywiście legendarna, więc no to może być co najmniej ciekawie i śmiesznie. Nasz przeciwnik nie ma pierwszej tury, co daje nam ogromną tutaj przewagę na start. I szansę na utrzymanie stołu. Oczywiście nasz przeciwnik tutaj nam tego nie zburzy. No dobrze, i teraz co za trzymany postąpi wystawić? Golem zbożowy, no dobra. No dobra, to niech będzie ten 2 punkty przeciążenia, więc w następnej turze co najwyżej jedyne co użyję to Hero Power. No dobrze. Teraz tego, czego się obawiam, to że jakoś nie zbufuję tego jego 2-3. O, to właściwie dopiero teraz się zorientowałem, że trafił nam się Polak kleszczowy. Jeśli kiedykolwiek zobaczysz ten materiał, w co wątpię, to jak najbardziej pozdrawiam. Okej, teraz możemy zrobić coś takiego. No właśnie, tak. Patrząc na ten totem, zdałem sobie sprawę, ten, który mam na stole, zdałem sobie sprawę, że mam w tej talii sporo, które boostują mi zaklęcia, jednak zaklęć nie mam prawie żadnych, mam tylko, znaczy takich, które zadają obrażenia, a takich mam chyba jakieś 3 sztuki. No dobrze. Nie będzie to na pewno mistrzowskie podejście. Okej, teraz już wchodzimy do trochę wyższego etapu gry. I myślę, że takie zagranie będzie bardziej w porządku. Okej. Tym totemem zniszczmy jego 2-1, choć przy sobie kolejne 2-1. Kurczę, coś mi obraz klatkuje chyba za wysoką, znaczy złą proporcję i jakość FPS ustawiłem. Holender. To może się nas źle skończyć, zwłaszcza że jego stronnicy dostali obydwoje buffa na furię wichru, czyli oczywiście podwójny atak. Ajaj, ale mi sensownie teraz wyczyści z tyłu. Kurczę. To właśnie ta tura może zaważyć o tym pojedynku. Graj, Rzysz, graj. Okej. Chodzi na to, że sobie teraz wyczyścimy stół i teraz ode mnie zależy, jak to dalej pójdzie. Zrobię to w ten sposób. Choć no właśnie, powoli kończą mi się na ręku karty. Mam jedynie 3 sztuki.
No, gdzieś w okolicach 10 tury to może faktycznie sprawiać problem. Boję się, że on zbafuje mu jakoś tego 5-5. Jednak nie chcę, żeby on też dobierał kartę, więc Holender, chyba jednak muszę z nim pójść na jakiś trade. O, i coś takiego zrobić. No dobrze, utrzymałem. No. Utrzymałem kontrolę na stole. Coś tam mam. Jednak on ma ten miecz sprawiedliwości. Naprawdę obawiam się, że. Och, cholera. Obawiam się, że jakoś go wykorzysta. I właśnie. Ojej. Murloc Rycerz to jest karta, którą powinno się od razu anihilować. Niefortunnie podczas nagrywania skończyła mi się pamięć w telefonie. Ten pojedynek zakończył się dla mnie porażką, jednak myślę, że nie będę nagrywał kolejnych, ponieważ nie chcę, aby ten materiał trwał pół godziny, a chciałem, żeby to był taki w miarę krótki film prezentacyjny grę. Wiem, że nie pokazałem tutaj wielu aspektów tej gry, jednak przypominam to, co mówiłem na początku. Mam nadzieję, że wytrwałeś do końca. Do zobaczenia.